Witam, witam serdecznie w Wiedźminie 2. Jesteśmy już z Vernonem Roche'em i Anais i lecimy już prosto do Natalisa. Łapa w górę, jeśli chcecie więcej Wieśka i częściej. Zobaczcie, jakie mieczyki naprawdę rewelacyjne ostatnio dostałem. Jest ten Neve Seed i zapomniany miecz Wranów. Całkiem fajny. Tak się prezentuje. Lecimy do Natalisa. Takie są tutaj nasze wybory. Zdaje się, że ktoś nam zapewnił eskorty. W imieniu króla Radowida domagamy się wydania dziecka Luizy Lavalette. Zmierzamy w innym kierunku. Nie obchodzi mnie to. Otrzymałem wyraźne rozkazy. Nie jesteśmy poddanymi Radowida. Jego rozkazy nas nie dotyczą. Jeśli nie będziecie chcieli po dobroci... Rozejrzyj się dookoła, zanim zaczniesz nam grozić, głupcze. Anais! Serio? Zamknij się w budynku! Ale wy jesteście nieusłuchani. Kurde, ale mega. Wietrzny ogień! Wietrzny ogień macie? Tutaj zaciukam na cacy. Do obozu Temerii? Zmitrężyliśmy dużo czasu. Obrady już się pewnie zaczęły. Nie ma co mi trężyć. Nie ma już wśród żywych. Tylko ja wiem, kto zabił Henselta. Z Detmoldem jest inaczej. Pamiętaj, że miał wielu potężnych przyjaciół. Jako szef niebieskich pasów zawsze miałem potężnych wrogów. Musiałem sobie z nimi radzić. Dobrze, tylko sobie poradź. I prowadź, bo ja tu nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. W jej żyłach płynie królewska krew. W Temerii wiele osób przyzwyczaiło się do myśli, że ta krew umarła wraz z Foltestem. Co chcesz przez to powiedzieć? Że nie jeden z twoich rodaków mógł pomyśleć o założeniu nowej dynastii. Dynastia Vernonów Roche'ów. Będą to jakieś stwory? Gdybyś chciał mnie znaleźć, będę z nią na obradach. Do zobaczenia, Vernon. Do zobaczenia, Vernon. Chodzę na obrady. Okrągłego stołu. Powodzenie. Jak tam żurnal? Tris Merigold to za bardzo mnie nie interesuje. I musimy się dostać... O nie! Zarzućcie magię! Zawalcie wieże! Rozbijcie! Ja nigdy nie wiem, jak tu przejść. Połamcie różdżki. Może tu? Ciśnijcie w kąt kapel. Amfiteatr? Jakie precjoza! Notatki Filipy Eilhart. Ale tu to chyba, wiecie co? Czy to było z tym operatorem? Chyba to było z tym operatorem, nie? Kanały. Dobra, to ja tu nie idę. Idę na obrady. Muszę się jakoś tam dostać, ale tutaj... Czy to było tutaj? Ja nie wiem, czy teraz w tym momencie w ogóle mogę zrobić walkę z operatorem. To było jakieś tam skomplikowane, trzeba było jakieś te zapiski dawać. Nie będę bawił w zapiski, kurde. To jawna napaść. Dyrdy mały. Król Radowid dowie się o wszystkim.
Przecież to Radowid ich wysłał. Rozbijcie szklane kule! Połamcie różdżki! Dziś idzie w kąt! O, czyli tu po prostu... Idę sobie z buta na obrady. Ach tak! Ach tak! Dobra, niech się dzieje. Jest tu sam Vernon Roche. To będzie wielki moment. Gotów? Do dzieła. Niech się dzieją dzieła. Temeria jest wewnętrznie podzielona. Jako konetabl nie mam prawa podejmować decyzji w imieniu całego kraju w sprawie rady i kapituły. Mam zaszczyt występować przed tym szacownym gremium, ale nie wiem, czy za tydzień nie przyjdzie jakiemuś baronowi do głowy unieważnić mój podpis. Do czego zmierzasz, konetablu? Nie zamierzam też ubiegać się o koronę, bo krew w żyłach nie ta. A i jako żołnierz znam swoje miejsce w szeregu. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baronii. Mamy. Mamy tutaj. Dziecko Foltesta. Szlachetni obradujący, proszę, byście wymazali z pamięci moje słowa sprzed kilku chwil. Oto Anais Lavalette, w której żyłach płynie królewska krew, prawowita dziedziczka temerskiego tronu. To dziecko jest Benkartem. Dziewczynka pojedzie do Wyzimy, gdzie zostanie przedstawiona szlachcie. Jest zbyt młoda, by rządzić samodzielnie, ale nasze prawo sukcesji przewiduje i takie przypadki. Myślisz, że to dziecko zasiądzie kiedyś na tronie Temerii? Natalis nie dopuści, by stała jej się krzywda. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ ekscelencjo, z całym szacunkiem, sprawa ta nie dotyczy Nilfgaardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? Słucham. Leczo, skuleczo. Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora.
na waszych ziemiach! Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża Czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża Czarodziejek? Sporządziliśmy listę. Filipa Eilhart, Margarita Lo Antilly, Triss Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Eman i wreszcie Sheila de Tancarville. Ku mojemu rozczarowaniu do loży należały też dwie czarodziejki Nilfgaardu, Asirevar Anahit i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. No. To zakończenie jest ciekawe, mega. Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje. Kurde, zakon. Nie mega mają zbroję, co? Jeśli nie chcecie kolejnej jatki, tym razem w Lok Muin, poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. No, smoczek jest jeszcze raz, jak najbardziej. No co teraz z Shilą zrobimy? Oszczędzimy ją? Może? Nie no, zrobimy troszkę inaczej, nie? Niż było ostatnio, więc może ją oszczędzę. Oki! Nie drzyj się pan! Terere, 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 terere. Mogę sobie wypić jaskółeczkę. Na dobry humor. Wypiję sobie jaskółeczkę. Rozdam sobie punkciki, bo to się nigdzie nie spieszy, proszę państwa. Nigdzie się nie spieszy, to jest gra wideo. Gra wideo. I teraz tak, co my tu mamy? O. Zadawanie mieczem. No i super. Super akcyjka. Teraz tak. Zapisik i lecimy z koksem. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. Jeżeli będę musiała, zabiję cię. Okay. No, smoku. Ładnie, ładnie. Ale pizgło. Nie jest twój smok. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich.
Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię. Trisunia jest najlepsza beka. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. Coś jest nie tak, Diament. Ktoś podmienił diament! Maskadę! Rozerwie mnie! Zdejmij go! Dobra. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. No. Raz zabiliśmy, raz niech żyje. Przynajmniej macie wszystkie zakończenia. Ty w dupę węża. Albo w dupę smoka nawet. Ale mnie leje. A, super uniczki, co? On by trochę mnie podjarał. Dobra. Karata w kredkę. Yennefer z Wengerbergu znajdę. Ale nie no, jak tak sobie popatrzymy na tą historię, to nawet ładnie się łączy, nie? Nawet się ładnie łączy, więc spoko. To jest taka bardziej polityczna, a tam mieliśmy już taką osobistą tą historię, ale jest spoko. Te mocne ataki tu są najważniejsze. Kurde, naprawdę mam mocne te. No. Naprawdę mam mocne te ataki. Z hardcore. Dalej, chodź tu. Nie ma czasu.
ale jesteś brzydki. Jo! Piruet, beczunia. Kurde, to teraz co my możemy? Odejść i dobić, nie? Już nie możemy odczarować, bo jesteśmy po ścieżce Rosza, to trochę lipa. To nie wiem. Odejść to jeszcze gorzej, masakra. Zabij smoka, odejdź. No dobra, odejdziemy, bo tam chyba zabijałem. Odejdziemy, to jest w ogóle fatalne, no ale. Lipa. Tu nie ma dobrego wyboru, nie? W ogóle żadnego. Rzeźnia. Srogo. No to mocne tutaj, nie? Co zrobili? Czarodziejami. Epilog, proszę państwa, epilog. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo. Ale żyje. Nie zabijam smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć. Rosz to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filippy. To zostawiam już tobie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z Radą i Kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą, wiem. Jak się ma przyszła królowa Temerii? Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. I wiesz, co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć? Że już nie chce zabawek. Chce dostać miecz i uczyć się walczyć. Chce pomścić śmierć ojca. I co zrobiliście? Dałem jej sztylet oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natalis sztuki wojennej. Będzie dobrą królową, czuję to. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem.
Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy, a ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie, gwałcenie, mordowanie. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne, utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. Większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została zamęczona na śmierć. No. Spokojnie, chcę pomóc. Trzeba im pootwierać oczy. Muszą widzieć. Oni nie żyją. Ja też umarłam, ale otworzyłam oczy, zobaczyłam. Co zobaczyłaś? Pokojowe obrady! Pokojowe obrady! Pokojowe obrady! Świat oszalał. Wynośmy się stąd. Tu idziemy, nie? Tu jakoś przejdziemy w ogóle? Ale rzeź, ja pierdzielę, ale jest rzeź tutaj. Tu się palą. Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Tam jest! Radowid chce jego głowy! Zawieczny ogień! No, w tym wiecznym ogniu. Ależ wieje. O, dostał się pacza. Chodzą jak dzieci. Bez litości! Masakra. Dobra, to co? Końcowa? Co z Nilgardczykami? Uciekali, aż się kurzyło. Krążą plotki, że to oni za wszystkim stoją. To nie plotki. Skąd wiesz? Od Shili. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to Nilfgaard, to szykuje się wojna. Ano szykuje się, panie Vernonie Roszu. I w takich okolicznościach myślę, że sobie możemy zakończyć. Ostatni odcinek prawdopodobnie nam został. Zrobimy go sobie następnym razem. Łapkujcie, jeśli chcecie go już jutro. Myślę, że damy radę. No i cóż. Naprawdę krwawe zakończenie. Zobaczycie, jak tutaj pójdzie i widzimy się następnym razem. Bywajcie. Hej, hej, hej.